Kochani, witam Was serdecznie z parkingu na Osirze naprzeciwko publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Strzegowiu z 23. festynu dziecięcego. Cały czas trwa wspaniała zabawa. Muszę powiedzieć, że temu sprzyja też wspaniała pogoda słoneczna, ani kropli deszczu. Zapraszamy jeszcze na trwające konkursy, konkursy o charakterze profilaktycznym, na szachy, na turnieje, na pokazy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Również na scenie naszej tutaj cały czas trwa zabawa. W tej chwili występuje Liceum Ogólnokształcące ze Strzegomia. Za chwilę Państwo będą mogli zobaczyć następnych artystów, a potem już gwiazda naszego festynu, czyli zespół Liber in Ros. Szanowni Państwo, cieszymy się już 2 lata po pandemii. Znowu możemy się spotkać w rodzinnym gronie. Możemy tutaj spędzić czas wolny, możemy tutaj się bawić, możemy tutaj posłuchać piosenek, ale będziemy mogli również te piosenki zaśpiewać, bo dzisiaj też ten festyn poświęciliśmy pamięci naszego księdza proboszcza Marka Żmudy, który 2 lata temu niestety od nas odszedł. Za szybko, nie w porę, ale ja wiem, że ten cudowny człowiek, mentor naszej parafii niegdyś, po prostu urządza tam festyn dla aniołów i dzisiaj czuwa nad nami, stąd też tak pięknie i wspaniale możemy się dzisiaj tutaj bawić. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do Wielkiej Loterii Fantowej. O godzinie 19 odbędzie się wielkie losowanie, są piękne nagrody. Dziękuję bardzo sponsorom, dziękuję ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy przyczyniają się do tego przedsięwzięcia. Kochani, to nie tylko nasza szkoła, to również instytucje, które współpracują z nami, a więc Strzegomskie Centrum Kultury, Policja, Straż Pożarna, tak więc mnóstwo ludzi, rodziców, ale także przede wszystkim nauczyciele i parafianie. Rady parafialnej jeszcze nie ma, ale są parafianie, którzy dzisiaj przygotowali grilla i przygotowali przepyszne kiełbaski, przygotowali smalec, wszystko, czego możecie Państwo, co możecie Państwo tutaj skosztować. Rodzice i parafianie upiekli również ciasto. Tak więc, kochani, jeszcze życzę Wam miłej, pogodnej, wspaniałej zabawy. Bawmy się, przybywajcie jeszcze do nas. Kochani, na naszej scenie też wystąpią śpiewaczki z Ukrainy. Bardzo serdecznie je witamy. W naszej szkole są 3 klasy ukraińskie, a więc to będą nie tylko dorosłe osoby, ale również dzieci z naszej szkoły. Także serdecznie ich witamy. Za chwilę będą tutaj na scenie. Na pewno będą to piękne, wzruszające pieśni. Tak więc, kochani, do zobaczenia w następnym roku. Cudowna pogoda, cudowna atmosfera od strażaków, którzy są za mną. 10 jednostek tu przyjechało. Namawiamy wszystkich do wstąpienia do ochotniczych straży pożarnych. Maluszkie dzieci i te większe i dorosłych. Na przy tym, na scenie, pani dyrektor szkoły nr 2, pani Ela Smyk, która zaprasza na wiele koncertów. Dziękuję księdzu Tadeuszowi za wielką pomoc w przygotowaniu. Bawmy się, radujmy się.